Biblia, Słowo Boże, Pismo Święte w pewnym sensie określa diabła jako kusiciela. Kusiciel jako diabeł, diabeł jako kusiciel. W pewnym sensie jest to określenie, pod które można podciągnąć zdecydowaną większość działań szatana. Jednakże wielu może zaskoczyć fakt, że zasadnicze fragmenty Pisma Świętego mówiące o kuszeniu nie wymieniają szatana. Na przykład Jakub, stwierdzając, że pokuszenie nie pochodzi od Boga, pisze w Jakuba 1 rozdział 13-14 werset: niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi, lecz bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Jakuba 1 rozdział 13-14 werset. Pragnienie, by być bogatym, staje się powodem szczególnej pokusy, jak mówi o tym 1 Tymoteusza 1:9. I ci, którzy nie czuwają i nie modlą się, wpadają w pokuszenie, jak mówi nam Mateusza 26:41. Także łatwo jest ulec pokusie i grzechowi, a potem opowiadać innym, że to przecież diabeł mnie skusił. I powierzchowni słuchacze Słowa Bożego odstępują w chwili pokusy. Łukasza 8:13. Choć prawdą jest, że szatan kusi chrześcijan, to sukces odnosi zazwyczaj tylko wtedy, gdy damy mu sposobność ku temu. I to przecież o tym mówi nam Efezjan, 4 rozdział, 27 werset. To nasze złe pragnienia, brak samokontroli, zaniedbywanie czytania Słowa Bożego i nasza pycha są żyzną glebą, na której wzrasta i wydaje złe owoce ziarno pokuszenia. Wcześniej wspominaliśmy już o kuszeniu Ewy z punktu widzenia celów szatana. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się jeszcze raz temu wydarzeniu i jej odpowiedzi na pokusę. Ewa popełniła trzy istotne błędy. Po pierwsze, sugeruje ona, że drzewo poznania dobra i zła jest po środku ogrodu, albo w środku ogrodu. Czy było to aż tak ważne? Tak, ponieważ wskazywało na to, że nie przykładała wagi do tego, co mówił Bóg. Bóg powiedział, że drzewo żywota jest w pośrodku ogrodu. W nim, w tym zakazie, nie było nic o drzewu ze środka ogrodu. Tak. Widzimy wyraźnie, że Bóg powiedział, że drzewo żywota jest w środku, pośrodku ogrodu. Z nim nie był związany żaden zakaz. Najwyraźniej to, co było zakazane, owoc drzewa poznania dobra i zła, całkowicie zawładnęło jej umysłem. Bóg nigdy nie zabrania swemu stworzeniu tego, co dobre. Sam ma bowiem upodobanie w czynieniu dobra i w dawaniu dobrych rzeczy. Niemniej stawia pewne ograniczenia. Kiedy jednak chrześcijanie zaczynają postrzegać swoje życie jako pełne zakazów i ograniczeń i absorbuje ich to w tym sensie, że absorbuje to ich myśli, stają się wówczas łatwym kąskiem, łatwym łupem szatana, i tracą z oczu swego Zbawiciela, którego radością jest móc obficie błogosławić, jak to pokazuje Efezjan 4, rozdział 27, werset, Efezjan 1, rozdział 3, werset i Psalm 84, werset 12. I Bóg dał nam to, co najlepsze, dając własnego Syna. I nie odmawia niczego dobrego tym, którzy chodzą w niewinności. Także po drugie możemy zauważyć, że Ewa dodała do Słowa Bożego:
zmieniła wypowiedź Boga, mówiąc, że zabronił im dotykać drzewa poznania dobra i zła. Faktem jest, że choć Bóg powiedział, że z tego drzewa nie wolno ci jeść, to nie powiedział, że nie wolno go dotykać. Czasami myślimy, że dotykając coś, że dodając coś do Słowa Bożego, możemy je uszlachetnić. Jednak czyniąc to, wpadamy jedynie w pułapkę szatana. Boże milczenie należy tak samo respektować jak Boże objawienie. Przez wieki różni religijni przywódcy starali się poprzez dodawanie do Bożego Słowa uczynić chrześcijaństwo bardziej akceptowalnym dla siebie i bardziej atrakcyjnym dla tych, którzy są wokół, którzy swą ufność pokładają w samousprawiedliwieniu. Długie listy nakazów i zakazów mogą mieć pozór pobożności, ale w rzeczywistości ukazują jedynie to, że ci, którzy je sporządzają, wpadają w jedno z najbardziej skutecznych sideł szatańskich. Po trzecie, Ewa przyjęła sugestię szatana, że Bóg nie ma na względzie jej dobra i że chce pozbawić ją prawdziwej mądrości. Nagle drzewo poznania dobra i zła stało się dla niej nęcące. Doszła do wniosku, że owoc tego drzewa jest dobry do jedzenia, miły dla oczu i godny pożądania dla nabycia mądrości, więc zerwała go i zjadła. Szatan i dzisiaj skutecznie używa tego samego sposobu działania, tego samego argumentu. Jako młody chrześcijanin, stojąc przed grupą studentów nauk ścisłych, pewien młody wierzący powiedział: wierzę w biblijne dzieło stworzenia. Wtedy ten młody człowiek usłyszał, że popełnił intelektualne samobójstwo. Kto chciałby coś takiego usłyszeć? To nic innego jak stary argument szatana w nowoczesnym przebraniu, który sugeruje: odrzuć Boga, nie słuchaj Boga, odtrąć Boga, nie przyjmuj Boga, a będziesz mądry. Szatan za pomocą wszelkich podstępnych i dostępnych sobie środków ciągle kusi ludzi, by temu wierzyli. Wyprzedzając w pewnym sensie ostatnią część tych naszych spostrzeżeń, chciałbym na moment zatrzymać się i zachwycić nas dwoma cudownymi obietnicami Bożego Słowa odnoszącymi się do pokuszenia. Pierwsza z nich to jest Hebrajczyków, 2 rozdział, 18 werset. A że sam przechodził przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. A także dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Dwight Moody opowiedział kiedyś pewną historię o młodym człowieku, który wyjeżdżał do Ameryki Południowej, mając świadomość, że oddala się od chrześcijańskiej społeczności i nauczania. Kiedy ojciec prosił o przyczynną modlitwę za niego, doświadczony starszy wierzący powiedział mu: czy mam to rozumieć w ten sposób, że pozwalasz na to, by twój syn włożył głowę w paszczę lwa, a potem wołasz: niech lew go nie zmiażdży? Inne określenie diabła to jest określenie, które mówi, że diabeł to zwodziciel. Pewien wierzący mówił, że dobrze pamięta spotkania, jakie odbywał w ramach porad dla pewnego młodego małżeństwa, którego interesy się rozwijały, ale pożycie ulegało rozkładowi. Mając dobre intencje, Frank, chcąc zapewnić rodzinie lepsze warunki, coraz więcej czasu poświęcał na pracę. Natomiast jego żona, mniemając, że ciągła jego nieobecność w domu nie jest powodowana tylko interesami, popadła w głęboką depresję. Kiedy zaczęli ze sobą rozmawiać, oszustwo diabła stało się widoczne. Każdy z małżonków, nie zdając sobie z tego sprawy, zmierzał w niewłaściwym kierunku. On dał się oszukać, myśląc, że zła rzecz, jaką było zaniedbywanie rodziny, jest uzasadniona.
a ona, będąc przekonana po części przez pozbawionego skrupułów psychiatrę, że jej reakcja na brak uwagi z jego strony jest uzasadniona, tak naprawdę powinna tej uwagi poszukać gdzie indziej. Namawiał ją do cudzołóstwa ten psychiatra. Tak samo jak ta miła chrześcijańska para, wielu ludzi jest oszukiwanych przez diabła. Paweł ostrzega przed tym w liście do Koryntian. I widzimy to na przykład w drugim liście do Koryntian 11:3. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Choć podstawowym tematem tego fragmentu jest zwiedzenie doktrynalne, jest oczywiste, że oszustwo szatana obejmuje znacznie szerszy obszar niż samą jedynie tylko doktrynę. Diabeł zwodzi całe społeczności, których pycha doprowadza do upadku, jak to było w przypadku Edomu, jak czytamy to w Abdiasza 3 rozdział. Ale również pojedyncze osoby, na przykład młodych, niedojrzałych chrześcijan, którym została powierzona odpowiedzialność wykraczająca poza ich doświadczenie, o czym czytamy w 1 Tymoteusza 3:6. On zwodzi poprzez fałszywy przejaw miłości. Pocałunki wroga są zwodnicze, jak mówią przypowieści 27:6. Biblia mówi również o zwiedzeniu przez bogactwo, którego uda zagłusza słowo i sprawia, że ci, którzy go słuchają, nie przynoszą owocu, jak mówi Mateusza 13:22. Ogromne, gigantyczne zwiedzenie, które rozpoczęło się we wczesnym Kościele i nadal kwitnie, skłoniło Ducha Bożego, Świętego Ducha Bożego, by dać nam list do Kolosan. Mówiąc najprościej, jest to filozofia sugerująca, że pełnię duchowego życia i przynoszenie owocu można osiągnąć poza osobą Pana Jezusa Chrystusa. Konieczne są jeszcze inne rzeczy, takie jak tradycja ludzka, świeckie metody, praktyki religijne, wyzwolenie umysłu czy asceza. Walcząc z tym oszustwem, list do Kolosan kładzie nacisk na pełnię w Chrystusie, zarówno w boskości, jak i w doskonałości świętych. Te istotne miejsca Pisma Świętego mogą być dziś użyte, by przeciwstawiać się ciągle pojawiającym się nowym ruchom religijnym w obrębie ewangelicznego chrześcijaństwa albo poza nim, które kładą nacisk na szczególne wizje i przeżycia, na stosowanie różnych technik i instrukcji jako niezbędnego warunku otrzymania duchowej pełni. Trzymajmy się mocno Słowa Bożego, które mówi, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w nim. Jak czytamy w liście do Kolosan, 2:9-10. Wydarzenia, które wkrótce nadejdą, uświadomią wszystkim, o czym od dawna wiedzą ci, którzy wierzą Słowu Bożemu, że szatan to ogromny smog, wąż starodawny, który zwodzi cały świat. O tym czytamy między innymi w Objawieniu 12:9. Jeżeli nie chcesz z tym diabłem, wężem starodawnym spędzać wieczności w jeziorze ognia i siarki, to uwierz Pana Jezusa, abyś był zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jeśli nie jesteś w 100% pewien, że gdybyś dzisiaj umarł, poszedłbyś do nieba, na które nie zasłużyłeś, to najprawdopodobniej idziesz do piekła, na które zasłużyłeś. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony i nie będziesz musiał iść do piekła, na które zasłużyłeś, a wtedy, gdy uwierzysz Pana Jezusa, będziesz miał zagwarantowane miejsce w niebie, na które nie zasłużyłeś. Ale Pan Jezus umarł za wszystkie twoje grzechy, także grzechy nie muszą być problemem, gdyż Pan Jezus zgładził je wszystkie.
Teraz wystarczy, że uwierzysz Pana Jezusa i będziesz raz na zawsze zbawiony, bo zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków zbawianego. Niech Bóg Ci błogosławi.